Internet niemal powszechnie uważamy za, mogę tak powiedzieć, chyba w imieniu większości użytkowników, medium doskonałe. Pan patrzy na nieco inaczej. No ja uważam, że nie ma czegoś, co, znaczy nie ma rzeczy, które są doskonałe obiektywnie, doskonałe dla wszystkich. Wszystko jest dobre dla kogoś, a nie takie dobre dla kogoś innego. Więc zgodzę się oczywiście, że to jest doskonałe medium, ale no nie dla nas, szarych ludzi, tylko jest absolutnie doskonałe właśnie dla korporacji internetowych i ich no, coraz lepiej żyjących, coraz bogatszych, właśnie oligarchicznych, kluczowych akcjonariuszy i prezesów. W gruncie rzeczy pana książka traktuje o tym, że spełnia się orwellowsko-huxleyowska antyutopia, czyli inwigilacja nie była nigdy tak łatwa, a wybór algorytmicznie narzucony z góry. No. Niestety do tego to się sprowadza, to znaczy skala tego, jakie informacje o nas są gromadzone i przetwarzane, częściowo właśnie ujawniona dzięki Snowdenowi, ta skala to ciągle jest takie coś, że poznaliśmy kilka procent z tych wszystkich dokumentów, ale już to jest przerażające, więc też trochę jeszcze bardziej jest się zastanawiać, co z tych pozostałych 90 paru procentach, a najgorsze w tym wszystkim jest to, że ten cały proces jest całkowicie nietransparentny, czyli nawet nie możemy się dowiedzieć, co się z tym dzieje, kto nas, jakie informacje gromadzi i po co. Za tym wszystkim się chowają te firmy, które się tym zajmują, za tajemnicą firmy, rządy państw się chowają za tajemnicą państwową, więc tak naprawdę w tej sprawie możemy tylko gdybać, chociaż to jest zabawne, ale nawet w Konstytucji mamy zapisane prawo do tego, żeby dowiadywać się, w jakiej bazie, jakie informacje na nas temat trzymają różne bazy danych. Tymczasem, kiedy obywatele próbują skorzystać z tego prawa, firmy internetowe chowają się za różnymi prawnymi przywilejami, które dla nich wywalczyli no, prawie 20 lat temu Amerykanie, gdyż są to głównie firmy amerykańskie. No i tam jest taki przykład, który opisuję w tej książce, to jest najbardziej spektakularny przykład takiej inicjatywy Europa kontra Facebook, w której właśnie grupa austriackich młodych prawników, studentów prawa właściwie, no, próbuje się dowiedzieć, co o nich mają w swoich bazach danych serwery Facebooka i to jest droga pod górkę. Skoro już doszliśmy do prawa, o czym chciałem trochę później, to internet jest takim medium, w którym wiele rzeczy uchodzi nam bezkarnie, to znaczy wydaje się, że możemy wygłaszać wszystkie radykalne sądy, a z drugiej strony, wbrew pozorom, to zupełnie nie jest największy problem prawny sieci. No, wydaje mi się, że najważniejszym jakby problemem w tej prawnej otoczce, prawnym ładzie, który jest skonstruowany wokół internetu, największy problem jest taki, że w nim systematycznie poszkodowani są mali, szarzy, drobni ludzie, a systematycznie uprzywilejowani są ludzie bogaci, których stać na kancelarię prawną, ludzie wpływowi, politycy, korporacje, właśnie bankierzy i tak dalej. W związku z tym rzeczywiście oni wobec nas mogą robić bardzo dużo rzeczy całkowicie bezkarnie, natomiast jeżeli my komuś podpadniemy, to natychmiast okazuje się, że nie ma w tej całej anonimowości, bo jak ktoś ważny, wpływowy chce się dowiedzieć, kim jest konkretny internauta ukrywający się pod jakimś nickiem rewolucjonista 666, czy jakimś innym strasznie kryptycznym, strasznie dowcipnym, no to bardzo łatwo jest takiego kogoś prześledzić i zidentyfikować. Natomiast jednocześnie oczywiście, kiedy z kolei ktoś narusza prawa szarego człowieka, no używam tam przykład Jadwigi H., czyli bohaterki wielkiego hitu YouTube'a, czyli nagrania właśnie z Tyrta się pali, no to właściwie ten szary człowiek jest całkowicie bezradny. To znaczy nawet po wygranym procesie z prawomocnym wyrokiem stwierdzającym naruszenie praw właśnie tej Jadwigi H., no po prostu to nagranie nadal tam jest i nadal YouTube nadal zarabia, wyświetlając reklamy przedtem czy potem po nagraniu tego filmu, czyli no, żeby jak wpiszemy Styrta się pali, będzie wpisywać do wyszukiwarki, to ta wyszukiwarka jeszcze przedtem nam pokaże jakąś reklamę, że możemy pewnie, nie wiem, kupić tanio parówki, czy jaka tam akurat będzie kupiona. Państwo w tradycyjnej narracji, powiedzmy, postrzegamy często nie jako sprzymierzeńca, tylko coś, co nas mocno ogranicza, z drugiej strony internetowe korporacje zdają się dużo większym zagrożeniem niż tradycyjne struktury państwowe dla naszej wolności. Znaczy, ponieważ ja ogólnie jestem pesymistą w tych sprawach, to takie pytanie, co jest większym zagrożeniem, co jest tutaj większym złem, w ogóle no, też jest pytanie, na które ja mógłbym bardzo długo się zastanawiać. Wydaje mi się po rozważeniu wszystkich możliwych za i przeciw, że jednak bardziej się boję korporacji, choćby dlatego, że korporacje nawet w teorii nie mają za zadania przejmować się interesem szarego obywatela. Znaczy, jedyne w ogóle, czym korporacja ma się kierować, to zysk akcjonariuszy i nic innego. Natomiast państwo, no przynajmniej w teorii, jest tam jakaś konstytucja, są tam jakieś prawa obywatelskie,
ciągle jest coś, do czego to jest na razie ewidentnie co najmniej obchodzone, jeśli nie wprost łamane. Jeszcze na przykład w Ameryce się nie dowiedzieliśmy, czym się skończą wszystkie prawne jakieś pytania dotyczące tej inwigilacji. Tak samo w Europie to jest jeszcze otwarte, więc jeszcze nawet nie wiemy, czy to jest łamanie wprost, ale na pewno jest to jakaś próba obchodzenia, ale ciągle te prawa przynajmniej jest co obchodzić. W internecie nawet nie mamy takich praw. W internecie po prostu wszystko, co nam robią, mogą nam to robić, bo nawet jedyne, czego nie mogą robić, to zatajać jakichś finansowych spraw przed akcjonariuszami, bo na to są paragrafy, ale wobec użytkowników tego systemu hulaj dusza. Ponieważ wizja internetowa, nasza wizja internetu jest wizją raczej pozytywną, a nawet często bardzo pozytywną, a pan patrzy z takiej strony ewidentnie negatywnej, choć jest pan zarazem entuzjastą tego medium, to ja się chciałem zapytać z pozycji laika, jak można wykorzystać ślady, które my zostawiamy w internecie? Co można z tym zrobić? No, jak już mówiłem, ponieważ to jest całkowicie nietransparentne, więc tak naprawdę ciągle nie wiemy, kto i do czego i jak to może wykorzystywać, ale od najprostszej rzeczy, jaką są po prostu informacje na temat tego, jaki kto ma jakby profil konsumencki, więc za ile mu coś można sprzedać, no to są na razie te takie pierwsze przykłady, że dwie te same osoby kupią ten sam bilet na ten sam samolot w innej cenie, ponieważ jakby ten system już wie, że ta druga osoba może zapłacić 200 czy 500 więcej. Ale no najskrajniejszy, już dalszy przykład to jest, no ponieważ na przykład nasze dane są trzymane w dużym stopniu właśnie poza Unią Europejską, gdzie w ogóle nie ma żadnych regulacji dotyczących prywatności i najzupełniej legalne, to nawet nie o to chodzi, że tu trzeba się domniemywać czegoś mrocznego czy szarego, to jest zgodne z prawem, znaczy te firmy mogą handlować tymi danymi. A więc na przykład te wszystkie informacje o nas, no wszystko to coś, co na przykład przechodzi przez jakieś tam serwisy, na których trzymamy nasze zdjęcia, na których trzymamy nasze wiadomości, to wszystko ktoś zupełnie zwyczajnie może po prostu komuś sprzedać. I no mieliśmy taką niedawno taki przykład, że pewien właśnie bardzo radykalny narodowy polityk miał wyciek tych swoich wiadomości z Facebooka. To była taka próbka tego, jak bardzo dla kogoś bolesne może być sama taka sytuacja, że ktoś zwyczajnie po prostu, ktoś, kto jest bogaty i bardzo nie lubi jakiejś osoby, po prostu zobaczy, co na temat jej może kupić za $1,000,000 na przykład, to już dużo rzeczy można zwyczajnie kupić i to będzie zupełnie, podkreślam, legalna transakcja. To jest tym wszystkim najbardziej przerażające, że o ile właśnie w ramach Unii mamy te wszystkie tam jakieś prawa o ochronie danych osobowych, w ogóle ich nie ma w Stanach, gdzie większość tych firm ma siedzibę. Traktujemy internet jako takie zwykłe medium, to znaczy tak jak telewizję, radio, czy prasę, ewentualnie jako supermedium, które łączy te wszystkie media. A czemu i w jaki sposób różni się on od innych mediów? No uważam, że to jest właśnie o tyle nieporozumienie, że w tej chwili internet jest szalenie scentralizowany. Nigdy takiej centralizacji nie było w tradycyjnych mediach, więc gdyby już szukać takiego porównania, no to bym szukał z sytuacją w PRL-u, w której prawie wszystkie gazety w Polsce miały jednego wydawcę, czyli koncern RSW, Prasa, Książka, Ruch. Do niego tam należało jakieś 98% rynku prasowego, by tam jakieś pojedyncze gazety, do których prawa wydawali tam Stronnictwo Demokratyczne miało jeszcze kilka instytucji, które mogło wydawać gazety. Poza tym koncern, a tak poza tym to wszystko od Wiadomości Pszczelarskich po gazety codzienne należało do jednego wydawcy. Więc jeśli w ogóle porównywać internet do medium, to do takiego, w którym 90 dużo procent należy do jednej firmy, czyli no w tej chwili nie mamy konkurencji takiej, że mamy na przykład różne serwisy społecznościowe. Jest jeden serwis społecznościowy, jest jedna wyszukiwarka, jest jeden serwis z krótkimi wiadomościami. Systemów operacyjnych na telefony komórkowe no w zasadzie są dwa, no w zasadzie są trzy, ale też tak naprawdę jak już się zabiera za ten zakup, to się potem i tak okazuje, że jeden się liczy. No krótko mówiąc, właśnie bardzo jakby przerażające w tym jest to, że wszędzie zadziałały te mechanizmy monopolizujące, mechanizmy koncentrujące te media, ponieważ następny krok za tym jest taki, że te firmy mogą z wszystkiego wyciągnąć wtyczkę. To znaczy, jeżeli pewnego dnia Google uzna, że z jakiegoś powodu serwis księgarnia.pl nie podoba im się z jakiegokolwiek w ogóle powodu, nie muszą tego uzasadniać, to jest zabawne, jeżeli zniknie z wyników wyszukiwania, jeżeli zniknie z Facebooka, jeżeli zniknie z Twittera, to jest koniec po prostu. Cały model tego serwisu się zawali, jak go się nie da znaleźć, więc to stwarza no, bardzo niedobrą sytuację, mówiąc łagodnie, dla ludzi, którzy próbują rozkręcać jakieś swoje własne małe czy duże, wszystko jedno. Już z punktu widzenia Google wszyscy są tacy, to nie ma znaczenia. Księgarnia.pl czy tam gazeta.pl, to po prostu dla Google to są wszystko pistaszki. Więc no, przy wszystkich, znaczy zawsze dotąd w historii
starano się zapobiegać takim sytuacjom, tworząc jakieś mechanizmy regulacyjne, jakieś mechanizmy antykoncentracyjne i tak dalej. I dlatego wydaje mi się, że należałoby raczej na to patrzeć tak, jak właśnie patrzymy na właśnie na świadczenie użyteczności publicznej, typu tam prąd, gaz. Wiadomo, że nie bardzo mamy, nawet jeżeli wspólnota mieszkaniowa może zmienić sobie dostawcę prądu, to z punktu widzenia starego mieszkańca specjalnie manewru nie ma. Jak mu przyślą nową taryfę z nowymi cenami, to może się tylko na nią zgodzić właściwie, no bo nie bardzo ma wybór. Tak samo, kiedy firma internetowa nam wyświetla nowe warunki, no to możemy tylko kliknąć na zgodzić się w praktyce. No bo jak klikniemy na nie zgadzam się, to telefon nam się wyłączy, przepadną na wszystkie książki, które kupiliśmy w tym sklepie. No, zgodzimy się, wiadomo, że się zgodzimy. Mamy tą całą celebrę i tą fikcję właśnie, żeby to było dobrowolne, ale tak jak nie mamy tej fikcji przy właśnie prądzie czy gazie, bo jakby państwo wie o tym, że nie udaje tutaj, że to dla niego jest jakieś zaskoczenie, że z gazem, czy z prądem, czy z wodą to jest trochę przymusowe, bo to jest zmonopolizowane, więc narzuca tym dostawcom różne tam warunki, że urzędowe ceny tego, urzędowe zakazy takich czy innych warunków świadczenia i tak dalej. Natomiast internetem niestety na razie ciągle wszyscy udają, że to jest takie całkowicie dobrowolne. No proszę bardzo, najwyżej się nie zgodził i w takim razie w związku z tym cały jego budowano dla serwis księgarnia zniknął ze świata. No to był jego dobrowolny wybór. To jest trochę bez sensu, więc zanim czas tą maskaradą skończyć. No to jest dokładnie tak, jak pan pisze, że dziś niebycie na Facebooku jest luksusem, szczególnie w pewnych branżach, tak? No, coraz mniej ludzi może sobie na to pozwolić. Oczywiście nadal są tacy ludzie i oni będą na pewno się nam tutaj bardzo chwalić, jak to jest im dobrze, że tam ich nie ma, no, ale prawdopodobnie, że ktoś tak mówi, że mnie nie ma na Facebooku, jest mi z tym bardzo dobrze, to prawdopodobnie jest trochę tak samo uprzywilejowany, jak kiedyś prezes Kaczyński, który się chwalił, że nie ma telefonu komórkowego, nie ma prawa jazdy, nie ma... No tak, ale on to wszystko, on może sobie na to pozwolić, żeby to wszystko nie mieć, bo za nim ktoś chodzi, kto za niego robi zakupy, kto za niego robi przelewy, kto go gdzieś zawozi i tak dalej. Ja zwyczajnie nie mogę nie mieć prawa jazdy, nie mogę nie mieć telefonu komórkowego i tak dalej, no bo po prostu to jest wszystko element mojego funkcjonowania w świecie. Więc nadal są szczęśliwi, uprzywilejowani, coraz bardziej nieliczni ludzie, którzy mogą nie uczestniczyć w tej cyfrowej cywilizacji, ale dla mnie zniknięcie, zamknięcie mi takiego czy innego konta, no byłoby troszeczkę jak utrata prawa jazdy. No byłoby to bardzo poważne zdezorganizowanie życia, mówiąc łagodnie.